Witajcie kochani, ponieważ mam dużo pytań na temat wosku, jak się woskuje, jak się nakłada wosk, postanowiłam zrobić filmik tylko na temat woskowania. Już mam pomalowane część mebla, będę woskować. Wosk nakładamy bardzo cienkimi warstwami, nie nakładamy za grubo, czyli nie nabieramy wosku jakiejś takiej grudy. Tylko narzędziem, którym będziemy ten wosk nakładać, wycieramy tylko o powierzchnię i małymi fragmentami wcieramy w mebel. Mebel, czy to będzie skrzyneczka, czy cokolwiek by to było. Wycieramy, muskamy o powierzchnię i wcieramy wosk. Wosk można nakładać pędzlem z włosia naturalnego, ze szczeciny. To musi być okrągły, dosyć gruby pędzel, żeby to włosie było zbite. Nie może to być płacki, jakiś wiotki pędzel. Może to być bawełniana lub lniana szmatka. Mogą to być pakuły bawełniane. Też się nimi bardzo dobrze nakłada. No raczej nie gąbka kuchenna. Gąbka kuchenna do nakładania wosku nie służy. Muskamy i wcieramy małymi kawałkami, cieniutko, dosyć mocno wcieramy w powierzchnię. Szmatką czy pakułami dobrze jest nakładać, jak powierzchnia jest duża, gładka powierzchnia. Tutaj mam fakturę. Są takie miejscami troszkę większe, miejscami mniejsze zagłębienia. Dlatego fajnie jest właśnie tutaj wcierać pędzlem, bo włosy pędzla wejdą mi w każdy zakamarek, w każdą dziurkę. Jeżeli na meblu są jakieś naklejone dekory, jakaś snycerka, jakieś rzeźbienia, to też właśnie jest dobrze wosk nakładać pędzlem, dlatego że ten pędzel, on wszędzie wejdzie. Każde miejsce najdrobniejsze nam zawoskuje. Szmatką już niekoniecznie dotrzemy do każdego zagłębienia, nie? Każdego zakamarka. Jak nałożymy wosk, widać, nie wiem, czy to w kamerze właśnie dobrze widać, ta powierzchnia ciemnieje, tam gdzie już jest wosk. Wosk nieco nam przyciemnia farby, robi je takie bardziej wyraziste. Wosk nakładamy nie prędzej niż następnego dnia po malowaniu. Nigdy nie nakładamy wosku tego samego dnia, kiedy malujemy. Jeżeli malujemy, farbę możemy położyć, jak już jest uczucie suchości, możemy kłaść kolejne warstwy farby. Natomiast wosk nakładamy dopiero wtedy, jak nam farba dobrze wyschnie i się utwardzi. A to jest minimum 12 godzin. Dlatego wosk nakładamy dopiero następnego dnia. Następną warstwę wosku, drugą, trzecią, kolejną, nakładamy nie prędzej niż po 24 godzinach położenia pierwszej warstwy. Wosk daje uczucie suchości dosyć szybko, ale pełne wyschnięcie, utwardzenie wosku to jest od 30 do 90 dni. To znaczy, że w tym czasie trzeba się z tym mebelkiem obchodzić delikatnie. Nie można stawiać jakichś tam na przykład doniczek z kwiatami i podlewać, bo jeżeli się woda troszeczkę tam wyleje, podcieknie, to zrobią się plamy. Także nawet jakieś takie krótkotrwałe kontakty z wodą nie będą dobrze służyć meblowi. Nie polecam też woskowania blatów stołów, które są
intensywnie używane, na których się często je, pije kawę i tak dalej. No, po prostu od ciepłych naczyń będą się robić kółka. Nie będzie to potem ładnie wyglądało. Bladstone lepiej polakierować. Nogi można zawoskować. Jak już nałożymy wosk, wytrzemy cieniutko. Wosk można od razu wypolerować. Też bierzemy bawełnianą szmatkę, albo lnianą szmatkę, albo pakuły, albo wełenkę stalową 4.0. Wełenką też się fajnie poleruje. Można też pędzlem, jak już się zawoskuje, potem po prostu wcierać, aż się wypoleruje. Ale to jest taka dosyć ciężka praca. Albo ja po prostu wziąłam sobie starą skarpetę. Zrobiłam sobie taki gałganek. I woskuję. Dobrze nałożony wosk daje się wypolerować od razu. Polerowanie powoduje to, że ten wosk nam się utwardza lepiej i szybciej. Daje piękny satynowy połysk i cudownie gładką powierzchnię. Powierzchnia zawoskowana i wypolerowana jest tak miła w dotyku. No chyba nie wiem, czy jest coś takiego milszego, może kot. W każdym razie meble są po tym w dotyku, są fantastycznie po zawoskowaniu i wypolerowaniu. I polerujemy. Jeżeli wosk jest nałożony za grubo, nie da się wypolerować tak od razu. Trzeba będzie poczekać tydzień, dwa, może trzy, w zależności od tego, jak grubo był położony. I dopiero wtedy będzie można go wypolerować. Dobrze nałożony wosk daje się wypolerować niemalże od razu. Widać czuć pod ręką, jaka powierzchnia robi się gładka. Gdyby popatrzeć troszeczkę pod światło, podejrzewam, że w kamerze tego nie widać, jaki się właśnie zrobił satynowy połysk na powierzchni. Czyli nie jest to takie trudne. Trzeba tylko to po prostu dobrze zrobić, a będzie cieszyć się naprawdę fantastycznym meblem. Czym umyć pędzel po woskowaniu, żeby był czysty? On jest jeszcze mokry, bo dopiero go umyłam. Dopiero jak wyschnie, będzie widać, jak jest sprężysty i czysty każdy włos umyty. To najlepsze smeczko do czyszczenia to może być Ziv, a może być po prostu to meczko z Biedronki, z Lidla. One bardzo dobrze się do tego nadają, są idealne. Jeżeli coś pominęłam, jeżeli o czymś zapomniałam, jeżeli chodzi o woskowanie, to po prostu pytajcie, na każde pytanie odpowiem, nie ma problemu. Pozdrawiam wszystkich.